czym się ten grom tak różni od wojska, nie? Takiego naszego. I on mówi tak, myśli i po chwili mam, wiem, czym się różni. Bo jak grom jedzie na zajęcia, to nikt nie wyjeżdża ich sprawdzać, czy ćwiczą. Poświęcamy siły, środki uczenia dzieci czegoś takiego, a nie uczymy ich, jak zachować się w sytuacji, gdy trzeba się ewakuować. Zdrada Polski, uważam. Ja bym chciał, żeby w tych naszych strukturach służb było jak najwięcej komunistów, byłych esbeków i wszystkich tych innych, którzy przez 40 lat pili z Rosjanami. Zastanawiasz się, jak zabezpieczyć do wysłania meble, okna, reklamy, konstrukcje? Sprawdź narożniki piankowe na www.pepak.eu. Powiedziałeś wcześniej o gromie, że grom był dobrze robiony i jest nadal dobrze prowadzony. To być może polskie wojsko zrobić na tę modłę? Czym różni się grom od polskiego wojska? Czym różni się grom? To ja powiem taką anegdotę. Jednym ze spadochroniarzy, a więc takich osób, które zostały narzucone do nas na jednostki, był taki major. Dziwnie patrzyliśmy na tych ludzi, bo byli bez selekcji, przychodzili po prostu przez nadanie, ale był świetnym specjalistą od jazdy na nartach. I pojechał z nami na kurs narciarski, znaczy w ogóle na poligon narciarski, i się po tygodniu okazało, że jest to całkiem fajny facet, świetny narciarz, fajny człowiek w ogóle. I dostał zgodę, że pojechał z nami na piwo. I tak siedzimy, rozmawiamy z nim i też nas ciekawi, bo byliśmy zamknięci w tym samym świecie, jak on na nas patrzy z boku, i on opowiada, że pojechał niedawno do swojej byłej jednostki, no i zaprosili go tam, siedzi z dowódcami, tam z pułkownikami i tam całą resztą kadry takiej, i się go pytają, bo ty już taki gromowiec jesteś i tak dalej, to czym się ten grom tak różni od wojska, nie? Takiego naszego. I on mówi tak, myśli i po chwili mam, wiem, czym się różni. Bo jak grom jedzie na zajęcia, to nikt nie wyjeżdża ich sprawdzać, czy ćwiczą. I to jest prawda. I każdy z nas, siedząc, sobie przypominał, że będąc w wojsku, jak prowadził zajęcia, to zawsze wystawiał kogoś, żeby ktoś pilnował, czy ktoś jedzie sprawdzać ich. A jak był już w kadrze później sprawdzającej, to zawsze jeździło się sprawdzać, czy jak wojsko wyjechało na poligon, czy na szkolenie, czy ćwiczą. U mnie w firmie, u mnie w gromie nie było do pomyślenia, że my możemy pojechać na jakieś zajęcia i ich nie przeprowadzimy. To nie do pomyślenia w ogóle, że ktoś mógłby przyjechać i nas kontrolować. Kto? Jak to jest robota dla nas, my podnosimy własne kwalifikacje, lubimy to robić i nie jest do pomyślenia, że moglibyśmy czegoś nie robić. Tym się grom różni od wojska, że gromu nie trzeba było kontrolować, bo tam miałeś ludzi, którzy chcieli robić tą robotę. To być może w wojsku sprawdziłoby się coś takiego, że nie trzymacie chłopaków na jednostkach tyle czasu przez jakąś określoną ilość dni, tylko nie wiem, 8 godzin czy tam 12 do domu i wracaj następnego dnia. Ale wiesz, jest wiele sprawdzonych rozwiązań w armiach zachodnich. Pisząc teraz swoją najnowszą książkę, mój przyjaciel Drago, a więc amerykański żołnierz, marynarz z Navy SEAL, opowiada mi swoją wojskową karierę. I pierwsze jego szkolenie to był dwumiesięczne szkolenie, taki basic training marynarzy. Nie? A więc musiał pojechać do bazy marynarki wojennej, gdzieś tam pod Chicago, jak się nie mylę, jak dobrze pamiętam. I opowiada mi o tym szkoleniu. I na tym szkoleniu mi opowiada, że bardzo dużo się uczyli o historii Stanów Zjednoczonych, o marynarce, o procedurach i tak dalej. Ja się pytam, Tomek, ale jakieś szkolenie, obsługa broni, strzelanie, czołganie i te wszystkie rzeczy takie? I z jego strony, który nie miał w ogóle żadnego doświadczenia w wojsku polskim, z wojskiem, on mówi, ale nie, no po co? Przecież marynarze szkolą się do służenia na statkach, na okrętach, a na okrętach nie masz broni. Jak będą robić jakąś czynność, gdzie będzie wymagana broń, to wtedy ich przeszkolą. I sobie tak myślisz, no faktycznie. I tak patrzę na amerykańską armię. Ja nie mówię, że ja uwielbiam ich, że tam nie ma jakichś tam błędów albo czegoś bym nie zmienił, ale są bardzo pragmatyczni. Jeżeli ci czegoś nie trzeba uczyć, to ci tego nie uczą. Przez 2 miesiące masz nauczyć się poruszać i być przydatny na okręcie, a nie strzelać. Na okręcie nie będziesz nigdy strzelał.
a więc tego ich nie uczą. I u nas patrzę na nasz tryb szkolenia, jaki jest, że uczymy przysłowiowo wszystkich czołgać się, składać, rozkładać na czas kałasznikowa i strzelać z pozycji leżącej do celu na 50 metrów. Tylko jak tutaj się na tej trawie położysz i masz tą pszenicę tutaj zaraz z boku, to widzisz na 5 metrów. A tak się walczy. Nie walczy się na strzelnicy. Tam podstawa nauki strzelania, ale później już strzelania inne. A jeszcze do niedawno całe Wojsko Polskie praktycznie strzelało tylko z postawy leżącej. No, jak już ktoś strzelał z klęczącej, no to już było szaleństwo, nie? A do tej pory jest tak, że w wojsku strzelają tak zwanymi ślepakami, nie dostają ostrej amunicji? Strzela się też z amunicją ślepą, to nie jest nic złego. Wiele arm świata strzela ze ślepej amunicji, bo po prostu jest raz tańsza, po dwa na tym początkowym etapie strzelania, żeby kogoś przyzwyczaić do huku, do tego wszystkiego, to jest, czy nawet sama pozoracja i ćwiczenie kontaktów, zrywania kontaktów, żeby było bezpieczniej, ta ślepa amunicja jest używana, więc to nie jest nic złego. Ale kończyć się powinno na bojowo ćwicząc. Z kilkanaście minut temu napomknąłeś o polskiej szkole, że jakby nie przygotowuje nas do takiego czegoś, że być może kiedyś będzie konflikt. Jak myślisz, dlaczego tak jest? Bo mamy bardzo dużo rozpraszaczy i w cudzysłowie powiem pierdół, które są ważniejsze i wydają się być ważniejsze od tego, co mamy. Lubimy w Polsce zakłamywać rzeczywistość. I to jest chyba tym czymś, czym sobie zawracamy głowę. Bo wiesz, każdy z nas dzisiaj podróżuje, słuchamy różnego rodzaju podcastów, wypowiedzi różnych ludzi i no, jeden podcast w Radiu Talk FM normalnie mnie powalił, bo rozmawiał któryś z profesorów z AGH warszawskiego i rozmawiał też jakiś tam psycholog z tytułami profesorów. I oni doszli do wniosku, rozmawiali o szkole, o edukacji, że żeby polską edukację uzdrowić, trzeba byłoby ją zlikwidować i uczyć dzieci rodzicom, bo to rodzic by wiedział, co to dziecko potrafi i chce robić w dorosłym życiu, żeby je ukierunkować. Bo oni tam podawali przykład uczenia się na pamięć systemu korzennego jakiejś roślinki. Poświęca swoje siły, środki i swój czas, żeby uczyć się systemu korzonnego jakiejś roślinki. Czy jest ci to potrzebne w twoim dorosłym życiu? Z tego co ja pamiętam, moje lata wczesnej edukacji to jakieś rozmarzenie pantofelka, czy jak się kształtowała Mezopotamia, to nie za bardzo mi się teraz przydały. No dokładnie tak, jest fajnie, bo jak rozwiązujemy krzyżówkę, to mamy ogólny obraz i wiemy dużo więcej, ale czy to jest przydatne w naszym dorosłym życiu? A więc jeżeli sobie popatrzymy, że poświęcamy siły, środki uczenia dzieci czegoś takiego, a nie uczymy ich, jak zachować się w sytuacji, gdy trzeba się ewakuować natychmiast. Jak zachować się, gdy zaczyna palić się dom, ewakuacja z domu. Jak zachować się, gdy będzie alarm i gdzie się schować? Czy biec, czy nie biec? Jak zachować się podczas wypadku samochodowego? Jak zachować się w sytuacji, gdy jest powódź? Czy są kataklizmy? Tego nie uczymy się. Są alarmy dzisiaj, RBC, ale czy my jako społeczeństwo jesteśmy ogólnie nauczeni, nie że w telewizji nam ktoś powie, że ktoś zrobi jakiś program, tylko czy na dzień dzisiejszy w szkole, podczas zajęć dzieci uczą się, jak zachować się w sytuacji, kiedy jest na dworze 35-40 stopni? To, co powiedziałeś, że polska szkoła nie przygotowuje do takich rzeczy, ja się w 100% z tym zgadzam, ale odbiję piłeczkę i postawię się w roli adwokata diabła. Ktoś by ci powiedział, że a tam na was straszysz ludzi. No, pewnie, że straszę. Pewnie, że straszę, bo przecież wojna na Ukrainie jest tylko wojną na Ukrainie i u nas nie będzie już jej nigdy. Tak, tak, bo u nas była, już się skończyła, już nie będzie. Ja właśnie tak sobie czasem myślę, bo ludzie teraz narzekają, że żyją w XXI wieku, jak mają ciężko, jak im jest źle, a tak wydaje mi się, że jeżeli by ktoś się urodził, załóżmy na początku XX wieku, no to tak, rodzisz się, za chwilę masz pierwszą wojnę światową, potem masz dwudziestolecie międzywojenne, potem masz drugą wojnę światową, potem masz komunizm, umierasz. No jesteś po prostu w totalnej... Wiesz, ja bardzo lubię książki, które opisują życie ludzi.
Nie jest to fikcja literacka. Teraz czytam książkę Londyn nie odpowiada. Jest to książka napisana przez norweskiego cichociemnego, można by tak w skrócie powiedzieć. A więc gdy rozpoczęła się inwazja Niemiec na Norwegię, to był 20-latek, który notabene rok wcześniej, z 38 na 39 rok, spędził w Polsce w Zakopanem jako instruktor narciarski. Nie? I on przyjechał do Norwegii, był studentem, był w kadrze sportowców norweskich. Młody chłopak, który w ogóle nie myślał, wiesz, o żadnej wojnie, miał jakieś tam krótkie przeszkolenie przeciwlotnicze. I on opisuje ich wielką wściekłość, jak napadły na Norwegię Niemcy, bo oni nie mieli 125 lat wojny, bo nie mieli z kim tej wojny mieć. Ze Szwedami ułożone stosunki, z Norwegią też, Rosja gdzieś tam daleko, Dania w ogóle, 125 lat pokoju i mówi wściekłość ich wewnętrzna, jak to może nas ktoś zaangażować, zaatakować, państwo, które totalnie nie było przygotowane do wojny, totalnie mentalnie przygotowane do wojny, no bo jak, gdzie, po co, z nikim nie mamy żadnego konfliktu. Nie? I on akurat zaczyna tworzyć tę komórkę wywiadowczą, kontrwywiadowczą, bo ewakuuje się do Wielkiej Brytanii, ale mówi i patrzy na tą Norwegię, na ich społeczeństwo, że większość Norwegów była po prostu wściekła, jak można było ich zaatakować. Ale nie byli przygotowani, bo przez 125 lat nie było wojny. My w Polsce mamy tę wojnę sezonową. No trochę tak jest. Czym różni się grom od takich zagranicznych jednostek, które, nazwijmy to, mogłyby gromowi odpowiadać? Jakieś foki, jakieś Navy Seals, zielone berety? Dzisiaj to, co wiem i czego nie wiem, to różnic na etapie wyszkolenia nie ma, uważam, żadnych. Na etapie sprzętu indywidualnego w 100% jestem przekonany, że nie ma prawie żadnych. Zagraniczne i to najlepsze firmy mogą zazdrościć gromowi, bo żadna jednostka zagraniczna nie posiada do dyspozycji własnych śmigłowców, a grom je posiada. Więc możemy powiedzieć w drugą stronę. Na pewno czego my możemy, znaczy nie chcę użyć słowa pozazdrościć, a więc jeżeli mówisz o tak na poważnie o jednostkach specjalnych, to jednostki specjalne muszą wiedzieć, gdzie, kiedy i kogo, gdzie, kiedy i na kogo przeprowadzić operację. A więc musisz mieć wywiad i kontrwywiad, musisz mieć informacje. Więc nie wiem, jak to wygląda w chwili obecnej, no ale jeżeli popatrzysz na wywiad amerykański, brytyjski, nie wiem, hiszpański, francuski czy izraelski, no to na pewno te struktury nasze polskie są przez nas samych Polaków, przez jednego takiego pana ministra bardzo uszczuplone i tutaj bym chyba postawił kropkę, bo co dzisiaj mnie strasznie boli, to jeżeli popatrzysz na obojętnie które media, to często jest w naszych mediach, wiadomościach, to słowo mi jakoś przechodzi tak przez usta z dawnych czasów jeszcze, w informacjach, które są podawane, że wywiad brytyjski poinformował, wywiad francuski poinformował, czy amerykański, a nie zdarzyło mi się, żeby gdzieś przez uszy mi przeszło, że polski wywiad poinformował, że coś się gdzieś wydarzyło. Ty postawiłeś kropkę, ale ja pociągnę. Minister Macierewicz rozwiązujący w Łezji. Zdrada Polski, uważam. Uważam, że to jest była naprawdę duża zdrada i ujma dla naszego państwa. I to nie jest tylko moja opinia, bo wysoką rangą oficerowie NATO wypowiadali się, że to był duży błąd i osłabienie NATO. Z tego co pamiętam, to on mówił, że tam było zdecydowanie za dużo komunistów, których on nie chciał, żeby byli, ale wydaje mi się, że to zostało tak na tak zwanego chybcika zrobione, bo chyba oni zostali zbyt szybko ujawnieni i być może im coś też tam zagrażało. Ja bym chciał, żeby w tych naszych strukturach służb było jak najwięcej komunistów, byłych esbeków i wszystkich tych innych, którzy przez 40 lat pili z Rosjanami.
bo oni z tymi Rosjanami byli przez 40 lat, piliby z nimi dalej i wiedzielibyśmy, co się dzieje na Kremlu. Podwójnych wywiadów pewnie patrzycie i się śmiejecie z filmów James Bond i wszystkich innych. Tak działa ten świat. To nie jest czysty świat, to nie jest świat honorowy. I jeżeli ma się ze sobą jakieś relacje i je się nawiązuje, to ma się je na lata i nie da się kogoś przeszkodzić, powiedzieć, teraz jest źródło osobowe, pana wyrzucamy, a pan po harcerstwie będzie teraz to źródło prowadził. To źródło powie, chyba żartujesz, młody chłopak, do widzenia, świat się zmienia, ja z tobą nie rozmawiam. Ostatnimi czasy, jak były zatrzymania jakichś rosyjskich szpiegów w Polsce, to chyba w dużej części to nie byli Rosjanie, tylko to byli Polacy, więc chyba coś w tym jest, co mówisz, że rzeczywiście Polacy powinni mieć Rosjan u siebie, żeby po prostu tą Rosję infiltrowali. Powiem ci na przykładzie, takim najprostszym przykładzie, jak można sobie strzelić w kolano. Przestaliśmy sprzedawać jabłka do Rosji, prawda? Albo nie wypuszczamy naszych tirów do Rosji. Taki kierowca tira, jadąc sobie do Moskwy, ma czyste papiery, bo to jest pan z brzuszkiem zazwyczaj. Tym tirem jeździ od 40 lat, zna i pije z tymi ruskimi, czy z Rosjanami. Jedzie do tej Moskwy i wraca. I pisze tylko krótką notatkę, że co widział po drodze do Moskwy i z powrotem. Nie potrzebujesz walizki pieniędzy, żeby mieć tam na miejscu agenta. A więc jak my zatrzymujemy nasz transport, który nie może jeździć do Rosji, to zatrzymujemy też możliwość wiedzy tego, co tam się dzieje. I tak dzieje się na całym świecie. Przecież kiedyś to była podstawa, żeby mieć przedstawicielstwa handlowe. Przedstawicielstwa handlowe to był wywiad. No to myśmy robili na całym Zachodzie. Nasi wywiadowcy, którzy zdobywali na Zachodzie informacje, to byli przedstawiciele handlowi. Wielu wybitnych oficerów, których dzisiaj można programy zobaczyć, książki, to robiło. I zrobić to w drugą stronę. No ale my sami sobie odcięliśmy skrzydełka. Ja często patrzę na naszą politykę, na naszą i gospodarkę, i armię, że my nie potrzebujemy zewnętrznego wroga. Że my sobie sami strzelamy po prostu mocno w kolano. I nie chcę mówić tutaj, że Macierewicz jest rosyjskim agentem, bo pewnie nim nie jest, ale zachowuje się tak, jakby nim był. No bo likwidowanie własnej służby, tłumaczenie i pokazywanie tych papierów na szeroką skalę, likwidowanie zakupu śmigłowców, przekreślanie takiego przetargu, to i co? Popatrz tak na to. Mieliśmy mieć 52 karakale i to jest na zasadzie, czy lepszy Black Hawk, czy karakal, to jest na zasadzie lepsze BMW, Mercedes, Audi, czy nie wiem, Renault, wybierz sobie. Nowoczesny samochód. Wydaje mi się, że wtedy z tymi karakalami to było tak, że Stany dały chyba rządowi polskiemu jakiś offset, że jeżeli nie wezmą od No ale my jesteśmy w Europie, my mamy też własną politykę, nie jesteśmy uzależnieni od Amerykanów. Mielibyśmy dzisiaj przeszkolonych nie tylko jedną załogę, ale na każdy śmigłowiec dajmy na to 3 załogi. Mielibyśmy te śmigłowce doposażone, w łączność, w uzbrojenie, mielibyśmy mechaników, którzy potrafią te śmigłowce naprawiać, a więc cała infrastruktura, mielibyśmy żołnierzy, którzy potrafią być mobilni z tymi śmigłowcami. To jest naprawdę duża siła uderzeniowa, transportowa, logistyczna. Tego dzisiaj nie mamy. Po ilu latach? Po 8 latach. Dalej tego nie mamy. Od 2 lat jest wojna na Ukrainie. My tego nie mamy, to się wydarzyło. Ale kupujemy teraz sprzęt z Korei, który być może przyjedzie za parę lat i będziemy się na nim szkolić. Bardzo dobrze. Dzisiaj mamy taką sytuację, a nie inną. Najtrudniejsza sytuacja podczas misji? Wiesz, ja spędziłem naprawdę sporo czasu na wyjeździe i przede wszystkim nie lubię mówić o misji, bo politycy i dziennikarze lubią mówić, że żołnierze wjeżdżają na misję, a w trakcie tej misji dzieje się prawdziwa wojna. Nie, można ją różnie nazwać, ale tam się dzieje wojna. To jest wiele czynników wpływa na to. No, ja nie mam takich przeżyć, żebym mógł powiedzieć, bo tak trudno, że już myśleliśmy, że sobie tam już nie wrócimy do kraju. Nie, byliśmy zazwyczaj dobrze przygotowani, byłem w dobrej grupie ludzi, z dobrym sprzętem, wiedzieliśmy, co robimy, byliśmy świadomi tego wszystkiego, a więc ja nie mam tak, że mogę ci odpowiedzieć, że to było najtrudniejsze. Wspominałeś wcześniej o książce Przetrwać Belize. Jakbyś mnie się zapytał, najtrudniejsza sytuacja w Belize, to mógłbym ci powiedzieć. To jest moment, w którym kurczę, uparłem się, że będę maczetą przecinał krzaki takie na morzynę i uparłem się, że to zrobię i nie zrobiłem się, prawie odwodniłem.
No i koniec. Brakło mi paliwa, bo wodę piłem, a ona wyciekała wszystkimi porami w skórze. No więc tam miałem taki trudny moment, że doszedłem do obozowiska na oparach. Tak, wspomniałeś o Przetrwać Belize, bo przed nagraniem rozmawialiśmy o książkach, które napisałeś. I ja powiedziałem, że właśnie Przetrwać Belize jest w top dwóch moich książek, które przeczytałem w swoim życiu. A tam kilka rocznych książek zdarzy się przeczytać. To miło mi słyszeć bardzo. Tak, także Przetrwać Belize naprawdę polecam. Przeczytałem jeszcze kilka, tak jak już rozmawialiśmy. Także wszystkie te, które przeczytałem, polecam. Ale mam jeszcze pytanie odnośnie rodziny. Czy jak wyjeżdżałeś, nie chcę już użyć słowa misja, tylko jak wyjeżdżałeś na wojnę, to rodzina wiedziała, co robisz? Nie wiem, nie bali się o to, że ty tam jedziesz? To jest następna rzecz taka, że szykujesz się do tego i jesteś świadomy. Jeżeli sobie popatrzysz na nabór żołnierzy do jednostki specjalnej, to już to nie są chłopcy 18-19 lat, tylko zazwyczaj 20-paroletni mężczyźni. Ten cykl szkolenia też trwa dużo dłużej niż w normalnym wojsku, a więc jesteś już dojrzały. No. Masz żonę, tylko że to były jeszcze czasy takie, że można było sobie zniknąć od mamy, taty, od babci na pół roku, bo mieszkasz w Warszawie, więc przyjeżdżasz raz w roku na święta, prawda? Później sobie gdzieś tam żyjesz i funkcjonujesz. Dzisiaj w sumie też to może być proste, no bo możesz wrzucać sobie Insta story i inne rzeczy, zdjęcia z całego świata i też każdy myśli, że jeździsz po świecie, a tak naprawdę siedzisz sobie na wsi i się nigdzie nie ruszasz, prawda? Tak, wystawisz sobie strajka jakiegoś. Oczywiście, że tak. A więc możesz, wiesz, w tym świecie i cała rodzina myśli, że siedzisz cały czas na wsi, a ciebie nie ma. Pewnie, że jest strach, pewnie, że jest obawa, ale to jest też rozmowa i przekładanie tego na to, co się dzieje. Jak ktoś mi mówi, że się nie bałeś, bo wyjeżdżałeś do Iraku, do Afganistanu na 7 miesięcy. Ja się w tamtym czasie bardziej bałem jechać z Warszawy do Raciborza samochodem, bo przez weekend ginęło w Polsce 45-60 osób. Wsiadasz w samochód i wiesz, że w ten weekend zginie 60 osób. Kto o tym tak myśli dojrzale? To jest trochę tak jak z lataniem samolotem. Zdecydowana większość ludzi boi się latać samolotem, mimo tego, że zdecydowana większość wypadków przydarza się w samochodach. Oczywiście, że tak. Wiesz, górnik jak idzie do pracy, on myśli o tym, że statystycznie w roku ginie, nie wiem, 20 górników. Taka jest robota i tyle. My się na nią godzimy, szkolimy się po to, żeby nie ginąć i zwyciężać, więc te tematy z czasem były coraz mniej poruszane i przychodziło się po prostu do tego jak na codzienność. Taką mam robotę i na to się godzę. Ja właśnie robię wszystko, żeby siedzieć w swoim klimatyzowanym biurze i nie musieć się strzelać z ludźmi, a ty robiłeś wszystko, żeby właśnie nie siedzieć w tym biurze klimatyzowanym, żeby się z nimi strzelać. Są potrzebni i tacy, i tacy. I nie ma lepszych, i nie ma gorszych. Wiesz, taki markiz hiszpański kiedyś powiedział, że Panie Boże, daje 10 lat wojny, ale ani jednego dnia bitwy. I my żołnierze, lubiący militaria, zapach prochu, strzelenie, taktykę, spocenie się i to wszystko, lubimy szkolić się, lubimy to robić. Ale żeby być potrzebni, żeby rząd, politycy na to płacili, nagle patrzysz, że jesteś coraz mniej potrzebny, bo nie masz wojny. Nie? Tak było. My nie chcemy wojen, nie chcemy bitew, tylko pamiętajcie, że świat nie jest, coś gdzieś o lewakach powiedziałeś wcześniej, pamiętajcie, że świat nie jest idealny. Patrzę z podziwem na Szwajcarów. Proszę tego nie mylić. Szwajcaria jest neutralna, ale nie bezbronna. To jest różnica. Szwajcaria jest neutralna, ale to jest państwo, które jest bardzo dobrze przygotowane do wojny. Najwięcej broni w Europie. Wszyscy przeszkoleni. Wszyscy. Duża część społeczeństwa przeszkolona. Mnóstwo schronów, bunkrów. Jedzie się przez Szwajcarię i patrzysz, doliny są poprzecinane zaporami przeciwczołgowymi. Jeszcze jakieś 300 lat temu Szwajcaria była jednym z najbiedniejszych państw w Europie i oni sami nie wiedzieli, jak zrobić to, żeby po prostu u nich był jakiś dobrobyt, ale poszli po rozum do głowy, zaczęli ciężko pracować i produkować to, na czym się znali. Czyli chyba z tego, co pamiętam, to w pierwszej mierze zaczęli od serów. I teraz jakby są jednym z najbogatszych państw na świecie. Tylko się uczyć od nich, więc... Powiedziałeś o broni. Dlaczego w Polsce produkujemy tak mało broni? Nie wiem, nie mamy chęci, wiedzy, doświadczenia. Czego nam brakuje? Czego nam brakuje? To jest znowu taka obłuda i zaklinanie rzeczywistości. Jak popatrzysz sobie na historię,
to myśmy się sami rozbrajali, a później nas rozbrajali zaborcy. To po powstaniu styczniowym był już zakaz dosyć taki mocny. W okresie międzywojennym ta broń była dostępna, ale nie tak ogólnie. Po II wojnie światowej broń była dostępna w muzeach do 60 któregoś roku. W 60 którymś roku komuna się zaczęła bać, że jak będą demonstracje, to ludzie ruszą do muzeów i z muzeum wezmą broń z II wojny światowej i zaatakują. Tak, czarnoprochowa. No i kazali wszystko tam przewiercić. Dzisiaj wielu muzealników cierpi, patrząc na te perełki, które są zrobione jako deko pozbawione. I nie mamy tej kultury takiej. Ja lubię taki cytat z Pawlaka, z samych swoich. Co byś ty, Pawełka, od maleńkości z karabinem oswajał? I ja jestem przeciwny ogólnemu takiemu bezpośredniemu dostępu do broni, ale jestem za tym, żeby edukować. Edukować. To jest bardzo prosta rzecz. Edukacja. A więc tak jak robisz sobie prawo jazdy na samochód, w Polsce ginie bardzo dużo osób podczas jazdy samochodem. To jest chyba teraz 2,5 czy 3 tysiące, do niedawno były 4 tysiące. To w taki sposób, tylko że inny, mądrzejszy, uczyć ludzi obsługi broni i dopiero wtedy dać im możliwość nabycia broni. Tylko że jeszcze trzeba popatrzeć sobie, że my jesteśmy Polakami, i jeszcze to prawo ułożyć tak, żeby ono się spinało z naszym charakterem. I następna rzecz, którą warto powiedzieć, że jednak jeżeli ktoś dzisiaj w Polsce posiada broń, a dzisiaj dosyć prosto jest posiadać broń w Polsce, dosyć proste są te wszystkiego rodzaju kursy, pozwolenia sportowe, to środowisko, które posiada broń, ono już jest bardzo, jakby to powiedzieć, odpowiedzialne. Że wiesz, że możesz bardzo łatwo tą broń stracić. Dosyć, nie chcę powiedzieć łatwo, trudno, ale się napracowałeś, żeby dostać pozwolenie, żeby kupić jednostkę broni, żeby ją przechowywać w sejfie, bo to wszystko jest sprawdzane. Jestem w tym systemie i systematycznie mam sprawdzany sejf, w jakim jest stanie sejf, jakiej jest klasy, czy jest zamknięty, a więc to mi się tutaj wszystko spina. Więc uważam, że dzisiaj tylko od nas wyłącznie zależy od tego, czy ktoś chce posiadać ten karabinek, czy ten pistolet. Ukraina powinna przeprosić za Wołyń? I powinna to zrobić już bardzo dawno temu. Nie uważasz, że to jest teraz zły czas, jak to niektórzy politycy mówią? Czy to jest zły czas? Musiałbym się zastanowić, czy to jest zły czas. Na pewno nie jest to czas, żeby naciskać na Ukrainę, ale to nie jest też czas na to, żeby o tym nie mówić. Nie, to nie jest czas na to, żeby nam tu w Polsce kazać w naszej opinii publicznej mówić, że musimy poczekać, niech się najpierw tam skończy wojna i dopiero wtedy będziemy od nowa mówić. No bo to jest na zasadzie, że do dzisiaj by nas nie przeprosili, gdyby tej wojny nie było i dalej by uważali, że się nic nie wydarzyło. A więc to jest II wojna światowa i to, co się wydarzyło na Wołyniu, ciągnie się do dnia dzisiejszego. Myśmy zdali za to egzamin z tej międzynarodowej obywatelskości, takiej ludzkości, że im pomagamy, bo wyrządzili nam naprawdę wielką krzywdę. Co Nawalny robi na emeryturze? Ciężko pracuje. Obecnie zastałeś mnie tutaj, zresztą widzicie w mojej nawalowni, którą tworzę, a więc poza dzielnymi budowlańcami, którzy tutaj naprawdę kupę potu i czasu poświęcili, żeby to budować, oczywiście nie za darmo. No to teraz mam miesiąc lipiec, który postanowiłem, że spędzę tutaj brukując sobie podwórko i robiąc wszystkie ogólnogospodarcze rzeczy wokół domu, a więc w gromie nie byłem tak często ranny, jak tutaj ze zdartą skórą od cegieł dachu. Jak właśnie przychodziliśmy tutaj, jak zobaczyłem tą nową kostkę położoną, jeszcze nie jest do końca położona, to myślę, wow, jaki ładny kolor. Nie, to jest też, wiesz, szarawy kolor, szary beretu grom, ale też taka zabawa dla mnie, bo całe dorastanie, dzieciństwo, dosyć mogę powiedzieć szczerze, że ciężko pracowałem, bo się chciało mieć własne pieniądze, to się targało czereśnie, chodziło się na budowę i później ta siła fizyczna gdzieś została, ale
będąc całą moją karierę wojskową, jednak żeby być cały czas sprawny, no to ilość ton złomu na siłowni naprawdę spora przerzucona, wszelkiego rodzaju treningi. Myślałem sobie, zakładałem, że przyjadę tutaj, to rano będę sobie robić delikatny trening, rozgrzewkę, bieganko, później praca. To uwierzcie mi, po 6 godzinach brania takiej dużej kostki w ręce i przekładania jej, to gotują ci się przedramiona i już nie myślisz o seriach i odpoczynku, żeby ten mięsień został odpowiednio dokarmiony, tylko zasuwasz. Jesteś tutaj z chłopakami, którzy fizycznie pracują, robią to cały dzień i patrzysz na nich, czy to tam na tej niejednej siłowni w Warszawie, to by tam te sztangi pogięli, nie? Więc ta praca fizyczna taka jest czymś dobrym dla mnie dzisiaj i cieszę się z tego, że podleje mi się po skroniach, a ja patrzę sobie, że przed ramię dzisiaj robię, może to nie mięśnie głębokie w innej tam konstrukcji cielesnej, ale chodząc często na siłownię po takim dniu, tutaj można mieć rano zakwas. Chodziłem czasami na warszawskie siłownie i tam bardziej tacy fitnessiaki, takie fitnessiaki chodzą, już takie napakowane chłopy. Najlepsza książka, którą napisał Nawal, to? Myślę, że to jest ta książka, którą właśnie dzisiaj dostałem, żeby po łamaniu, a więc przygotowana do druku. Myślę, że to jest moja najlepsza książka. Zanim odpowiedziałeś na to pytanie, to przez myśl mi przeszła mi przez myśl taka myśl, że właśnie to powiesz, że to jest ta, która się właśnie kończy pisać. Ja sobie sam zadawałem to pytanie, wiesz, bo książki, które napisałem wcześniej, to są książki, które są o mojej historii. A więc ja wiem, co w nich było, co w nich będzie, jak zacząłem pisać. Nie? Bo sobie to układasz w głowie, masz zapiski i sobie toczysz to wszystko. Książka Mój przyjaciel Drago, jak pojechałem do Tomka, do Stanów, dużo o nim wiedziałem. Naprawdę dużo o nim wiedziałem. No, bo spędziliśmy w Iraku sporo czasu ze sobą, przyjaźnimy się, odwiedzamy się. Już mnóstwo lat, 2004 roku, no to już mamy 19 lat, a więc znamy się dosyć dobrze. A więc jadąc, zastanawiałem się, co ja w nim odkryję, no bo wiem jego przeszłość solidarnościowa, więzienie w Polsce, później Navy Seal, dosyć ceniony, waleczny facet, zresztą wielki, silny gość, kurczę, który miał szacunek wśród Seali. I słuchając jego historii, spisując to wszystko, tworząc, kurczę, robiłem się coraz mniejszy z moimi historiami. Nie? Coraz mniejszy z moimi historiami się robiłem, bo kurczę, ja słuchając go, jak opowiada, bo ja to wszystko spisywałem, później Tomek to redagował, już mi mówi, a ja w głowie mówię, jak już to skończy, bo ja muszę iść do pokoju, ja muszę to spisać. Ja muszę to spisać, wszystko poukładać po kolei, bo to są rzeczy, jak czytasz takie książki, jak Historia życia Drago, to są takie książki, że myślisz sobie, że fikcja literacka by tego nie napisała. Co napisało życie. Nie? Dlatego uważam, że to jest moja najlepsza książka, właśnie ta, która będzie się ukaże we wrześniu, bo to jest o historii człowieka, które nie powinno się wydarzyć. A historia życia i ludzi zna takie historie. Nie? To w prostych słowach można powiedzieć od pucybuta po milionera. Może nie aż tak bardzo, że od pucybuta do milionera, ale w takim kształcie. To, co mu życie zgotowało, to naprawdę szacun, że jest dzisiaj tam, gdzie jest, bo miało prawo go tam nie być. O. Czyli co, zachęcamy w roku szkolnym do kupienia. Do przeczytania. Tak, tak, zdecydowanie tak. Wiesz co, super, bardzo Ci dziękuję, że udało nam się spotkać. Dzięki wielkie za zaproszenie, bo gdybyś nas nie zaprosił tutaj, to ja nie wiem, czy byśmy z miasta wyjechali, byśmy przyjechali w taką fajną okolicę. Naprawdę, mijaliśmy, jadąc tutaj, to jechaliśmy mocno z górki, to jechaliśmy mocno pod górkę, to jakieś góry mijaliśmy i tak dalej. I ja nawet miałem coś takiego w sobie, że nie wiem, może to było jakieś psychosomatyczne, ale jak tak zaciągnąłem się powietrzem, to było takie, poczułem takie, nie wiem, takie bardziej rześkie. No tak, bo teraz jako społeczeństwo duża część z nas mieszka w miastach,
prawda? Tam żyjemy, tam funkcjonujemy. Ja też mieszkam na co dzień w Warszawie, więc taki miesiąc, jak sobie założyłem, że tutaj przyjeżdżam, to niezależnie, że naprawdę ciężko tutaj pracuję, to ja tą pracą i tym, co tutaj jest dookoła, odpoczywam. Także dzięki i szacunek, że przyjechaliście tutaj i tobie, Super, dzięki wielkie jeszcze raz. Pozdrawiam.